Dzień dobry, nazywam się Sebastian Gajda, jestem specjalistą chorób oczu i opowiem Państwu dzisiaj o soczewkach z filtrem światła niebieskiego. Są to soczewki, które wszczepia się do oka pacjenta podczas operacji zaćmy. Operacja zaćmy polega na tym, że zmętniałą, nieprzezroczystą soczewkę pacjenta usuwa się, a na jej miejsce wstawia się soczewkę sztuczną. Te sztuczne soczewki mogą mieć różne właściwości. Jedną z cech tych soczewek, na którą pacjent przed operacją może się zdecydować lub nie, jest obecność lub brak filtra światła niebieskiego. Światło niebieskie, wchodzące w skład światła dziennego, uważane jest za jeden z czynników, które sprzyjają rozwojowi AMD, czyli choroby określanej jako zwyrodnienie siatkówki związane z wiekiem. Jest to choroba, która pojawia się u osób po 65 roku życia i niestety może mieć znaczny i zły wpływ na jakość naszego widzenia, czyli może po prostu nieodwracalnie pogarszać wzrok. Uważa się, że zastosowanie w soczewce wszczepionej podczas operacji zaćmy filtra światła niebieskiego zmniejsza dostęp tego światła do siatkówki, a tym samym zmniejsza ryzyko rozwoju AMD na przestrzeni wielu lat. Pamiętajmy bowiem o tym, że soczewka, która jest wszczepiona podczas operacji zaćmy, pozostaje w oku pacjenta do końca życia. Dlatego jej wybór ma bardzo duże znaczenie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.